Nasz kolejny rozmówca, Damian Warcho. Jesteśmy po meczu inauguracyjnym drugoligowym z Okocimskim. Jak ocena tego spotkania? No niedosyt chyba jest. Tak, remis, jeden punkt na własnym obiekcie, no nie jest zadowalający. Dla nas przede wszystkim, no wiadomo, dla kibiców również. No ale z przebiegu meczu, no tak naprawdę to pierwsza połowa bardzo słaba w naszym wykonaniu. 1-0, mogło być nawet jeszcze więcej, chociaż no też tam jakieś okazje mieliśmy, czy ja miałem jedną, czy Wojtek Okińczyc, mogło być chociaż remisowo do przerwy. Po tej bramce na 1-1 wszystko się troszeczkę ruszyło, po tej pierwsze 5-10 minut po przerwie naprawdę tak, no zresztą było ostro w szatni, trener też agresywnie zareagował, więc ruszyliśmy od razu po przerwie, bramka na 1-1 i no ale zabrakło już w końcówce, żeby cokolwiek jeszcze zrobić. No mówię, mogło jeszcze się tak skończyć, że mogło być nie 1, a 0 punktów. Powiedz pokrótce w kilku zdaniach coś kibicom, jak wyglądał twój przebieg kariery piłkarskiej dotychczasowej i ostatnio co porabiałeś? Początki jakieś w ogóle piłki swojej takiej, zaczynałem w Bełchatowie w juniorach. Później przeniosłem się do młodej ekstraklasy, do Widzewa i praktycznie od Widzewa cały czas wszystkie szczeble przeszedłem aż do pierwszej drużyny. Ostatni sezon to pierwszą rundę jeszcze rozgrywałem jakieś mecze za trenera Pawlaka. W zimę przyszedł trener stawowy, no i mówię, ostatnie pół roku praktycznie no, bez gry jakiejś takiejkolwiek miałem tam dwa występy i to praktycznie same końcówki. Brakuje mi meczy przede wszystkim takich jakichś w większym wymiarze czasowym, dlatego zmiana też po części ze zmęczenia, bo mówię, no w sparingach też generalnie graliśmy na dwie jedenastki po 45 minut i mówię, no jeszcze 45 minut jest ok, ale czym dalej w mecz, to czym większe zmęczenie i no nie jestem zadowolony, jeżeli chodzi o formę, taką dyspozycję fizyczną swoją. No właśnie, ostatnie pytanie. Nie odniosłeś takiego wrażenia, że przynajmniej w pierwszej połowie nie ma takiego zgrania jeszcze między wami. Ten okres przygotowawczy, dużo pozyskanych zawodników, chyba zbyt krótki był. Jeszcze potrzebujecie tego czasu na dotarcie się. No tak, no jak to się mówi, trzecia, czwarta kolejka taka jest, no już powinniśmy ocenić, jak drużyna w ogóle wygląda. No mówię, największy problem, jaki sam tak z własnego punktu widzenia w meczu, no to nie było tego utrzymania przy piłce. Dużo strat takich, jakieś takie chaotyczne piłki do przodu zagrywane, gdzie praktycznie no 4-2 mamy w przodzie, gdzie to naprawdę jest ciężko utrzymać tę piłkę. Nie było wsparcia też z środka pomocy, żeby po prostu nas wesprzeć w przodzie, żeby było komu tą piłkę zgrać i po prostu popchnąć tą akcję do przodu i tak tylko było przód, tył i tak, a w środku nie było tego utrzymania.